come and go. Ja nazywam się oczywiście Genzi i w dzisiejszym materiale jesteśmy sobie na serwerze Kumplowice. I moi drodzy, z dzisiejszym odcinkiem powracamy, mordeczki, po prawie 3 tygodniach przerwy, a może nawet i ponad, szczerze mówiąc nie sprawdzałem. W trakcie odcinka dowiecie się, czym to było spowodowane, ale jeszcze przed tym chcę was poinformować, że też wracamy z codziennymi streamami. Także mordeczki, zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco i od jutra lecimy ze prawie codziennymi streamami. I ogólnie to, co zrobiliśmy pod poprzednim odcinkiem, to jest totalna miazga. Wbiliście 600 łapek, także pod tym odcinkiem fajnie by było, jakbyście wbili tak z 200, a byłoby mi niezmiernie miło. Szybkie wytłumaczenie, o co chodzi z tą serią. Jest to seria survival z paroma modyfikacjami, które rozmaicają nam rozgrywkę. Oczywiście gramy tutaj z paroma innymi youtuberami, których znajdziecie teraz w karcie. Zostaliśmy podzieleni na 3 drużyny dla nutki rywalizacji. A więc mordeczki, będzie was zaciekawia, co to jest, bo generalnie każdy, kto przychodzi obok tego pieca, to jest oczywiście mój piec. Już powiedziałem, co to jest. To każdy generalnie się pyta, co to jest. No i generalnie to jest taki piec, w którym przetapiam sobie złoto, którego obecnie na obecną chwilę nie mam. Mam go tutaj, ale ja go jakby nie mogę wydostać stąd, albo mogę, nie wiem. I po prostu musiałbym jeszcze trochę dolać tego złota, a złota już po... kompletnie nie mam, no ale to polega na tym, że wrzucam tutaj złoto, to złoto się przetapia, to złoto ląduje tutaj, no i mogę tutaj różne rzeczy wytwarzać, między innymi takie rzeczy, z których później mogę zrobić na przykład taki mieczyk, także mega kozacko. Kenzie, ale gdzie ty mieszkasz, kurde, bo tam pokazujesz jakiś piec, a nie wiemy, gdzie mieszkasz. No i moi drodzy, to was zdziwię, bo na razie mieszkam w chatce villagera. Trochę ją tutaj upiększyłem z boku, bo było tak smutno. Ale tutaj, mordeczki, wchodzi się do tej chatki. Tutaj będzie kopalnia. Tutaj mam, człowieku, zagrodę na różne moje zwierzątka. No i tutaj mam jakąś skrzynkę generalnie. I tu mam jakieś piecyki, no i generalnie kozak. No ale mega jestem, ogólnie powiedziałem o tym chestie. To jest golden chest, który ma mega dużą pojemność, jak widzicie. A są jeszcze na przykład bacon chesty chyba, tak? Nie, są crystal chesty, jeszcze jest diamond chest i wiele, wiele więcej. Także kurde, szykuje się kozacko, naprawdę tutaj bez kitu nie mogłem znaleźć słowa i naprawdę nie wiem, co to powiedziałem przed chwilą. No i totalnie nie mam żarcia, bo teraz można założyć sobie budki. Aha, w ogóle pochwalę wam się, jakie budki sobie dzisiaj skraftowałem właśnie w tym piecu. Są budki z krwi. Dokładnie, mam nadzieję, że tu nie zablokuje mi tego. No i po prostu te budki są tak kozackie, że patrzcie, co możemy robić. Jump, jak to się nazywa? Jump, czekaj. Jezu, zapomniałem, Boże, nie umiem się wysłowić. O, double jumpujemy się, dokładnie, nie mogłem nic tego nazwać. Mega kozacko to wygląda, jak spadniemy z większej wysokości, też wam mogę to pokazać, tylko musimy, kurde, chyba pójść do kościoła, bo tam jest generalnie kościół, jak nie widzicie, takie defaultowe z wioski i w ogóle to, co tutaj się buduje, to, co buduje właśnie Malho, bo Malho jest ze mną w teamie, ale o tym sobie już powiedziałem na początku. Jestem w teamie z Malho i, kurde, Malho to tak pięknie buduje, on tutaj buduje takie kozackie mury, że, kurde, nasza wioska będzie niepokonana, słuchajcie, niepokonana, także mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć przez ten cały czas, całą przygodę tutaj na Kumplowicach. Cały czas będziecie ze mną, także subskrybujcie ten kanał, mówię po raz 500 najwyższym materiale. Nigdy raz nie wspomniałem o subach, bez hitu nie wiem, co się ze mną dzieje. W ogóle miałem wyjść do kościoła, wszedł do domu. Co jest ze mną, tak naprawdę. Dobra, więc mordeczki, teraz wam pokażę, skoknijcie bada bałysz. Uwaga, uwaga, uwaga. Lecimy! Ziup, ziup, ziup. Człowieku, widzisz, co ja robię? Widzisz ty to? Normalnie ja tam małeś 102 metry skoczyłem, także myślę, że bardzo fajnie. Jedyny minus tych budków jest taki, że po prostu one jakby nie są brane pod uwagę jako budki, nie dają w ogóle, dają zero armoru, także Lipton, ale to można szybko uciekać przed takimi potworami, bo to tak szybko sobie skaczesz i no i jeszcze nie ma tak naprawdę. Także mega superowo i no i co? Ogólnie co do paczki modyfikacji, to mega, dosłownie najlepszą, co mogli tutaj administratorzy dodać, rzeczą są, kurde, meble. Meble są tak przekozackie, brodeczki, zobaczcie tylko to, bo żeby robić to jakiś chłopie sagginger, jakieś krzesła, człowieku, jakieś, nie wiem, lalki tutaj, mikrofalówkę nawet można zrobić, co jest już w ogóle hitem. Można zrobić gaming room, można zrobić biura, można zrobić szpitale, bo można robić na przykład kroplówki, czy i tak dalej. To jest tyle możliwości, słuchajcie, więc tyle, kurde, będziemy rzeczy robić na live'ach, że to jest po prostu niepojęte. Także zostawcie tego subika, naprawdę. Teraz się przejdziemy do wioski naszych przeciwników, tylko gdzie są nasi przeciwnicy, mają wioskę? Gdzie mają inne teamy wioski? Halo, halo, tam chyba, tak? Bo tu jest ta rzeczka, tak, tak, dokładnie. Tam chyba jest wioska Dave'a, Milki oraz Chipsoda, także lecimy sobie do nich. I generalnie spytacie, czemu by nie było tak długo. No nie byłoby tak długo po to, że po pierwsze wyjechałem, jak każdy wie, na 2 tygodnie, ale
wziąłem ze sobą komputer, ale jakby nie miałem warunków do nagrywania, to dlatego też nie nagrywałem. Ale żeby zaoszczędzić ten, czy się zagospodarować jakoś ten czas, który tam mogłem sobie spędzić przy komputerze, nie wiem, po wieczorach, jak wróciłem z jakiegoś miejsca czy coś, to generalnie uczyłem się trochę montażu, parę rzeczy coś tam się pouczyłem, popracowałem bardzo w dużej mierze nad projektem, który już się długo... Dostaniecie parę informacji, okej? Okay? Ja nie zdradzam nic. I w sumie już nie będziemy o tym gadać, bo już chyba powiedziałem. A teraz jesteśmy sobie w wiosce Dave'a, Chipsona i Milki. I to chyba tyle. No i generalnie to jest ich wioska. W sumie tu nic nie ma, dosłownie tu nic nie ma. Już widać, kto jest najbiedniejszy. Tu naprawdę nic nie ma, halo. Tu dosłownie nic nie ma. U nich dosłownie nic nie ma, halo. Generalnie źle to ująłem. Team Dave'a, Chipsona i Milki jest jako team neutralny nastawiony do obu drużyn, a naszym takim głównym, przeciwnym teamem jest nie kto inny jak team Petersonka. Nie do końca pamiętam, kto był dokładnie w tym teamie, ale na początku byłam to Władysław, stawce wyjaśniłem. O kurczę pieczony! A jest to najlepszy. No i tutaj jest wioska drużyny Petersonka. Jak widać, oni tutaj mają ładnie zagospodarowane, już widzę, o kurczę, to może nie będę im wchodził w to, bo się coś zepsuje. Tutaj mają budę dla psa nawet, fajnie tutaj sobie, o piesio, gdzie ma piesio, ale słodziak jest. Ja też miałem swojego piesia pimpka, ale mi go zabili, no, przykre. No, ej, kozak tutaj się ogarnęli. No, naprawdę, pomocy. Halo, jest tu ktoś? Okej, wykopałem się, kozacko. No i generalnie co ja tu mogę powiedzieć? No tu nic nie ma, totalnie, po całości. To na sensie, to, w sensie mają więcej. Na pewno jeśli chodzi o mod DecoCraft. Mają tutaj bardzo dużo rzeczy. My jeszcze w tej wiosce za bardzo tego moda nie używaliśmy, gdyż nie był on nam za bardzo potrzebny. Aczkolwiek skupiliśmy się mega na tworzeniu murów, które będą nam potrzebne przed obroną właśnie. Przed obroną przed tymi ludźmi. Chyba tak to mogę ładnie ująć. Nie, dosłownie, nie nagrywałem 3 tygodnie i nie mógł mówić. Dosłownie nie wiem składać zdań, więc ze mną nie tak. W ogóle jedzenie mi się skończyło. Jestem oczywiście biedny, nie mam jedzenia. I ten mnie jeszcze bije, Gagen. No, gościu, co ty próbujesz? Dobrze, podobniczki, a więc jeśli chcecie więcej materiałów z tej serii, to zostawcie pod odcinkiem 200 opeczek. A jeśli chcielibyście jakiś maratonik, no to co powiecie na 300 opeczek? 300 opeczek i macie maratonik z tej serii, czyli codziennie nowy odcinek. Także zobaczymy, jak to się potoczy. No i co? Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Yo!